Mikołajki stawiają na ekologię. Pięć serc na plastikowe nakrętki stanęło w poszczególnych miejscowościach. Ostatnie z nich dotarło dzisiaj i jest darem od Fundacji Wielkie Jeziora Mazurskie. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich od tego roku postanowiła zainwestować w zbieranie odpadów plastikowych poprzez postawienie w trzech miejscach naszego obszaru oddziaływania serc na nakrętki. W sumie na terenie gminy Mikołajki jest pięć takich instalacji. Takie pojemniki zostały ustawione przy każdej z naszych szkół, czyli w Olszewie, w Woźnicach, w Mikołajkach i w Baranowie. A to, które otrzymaliśmy w darze od fundacji, w parku, tam gdzie przybywa bardzo dużo dzieci, bo w ten sposób chcemy zachęcić, żeby tutaj te korki plastikowe wrzucały. Cel szczytny. Zebrane nakrętki są powtórnie przetwarzane, a dochód z ich sprzedaży wspomaga cel charytatywny. Ważne jest także to, że plastik nie trafia do naszego środowiska. To bardzo dobra forma zbierania odpadów plastikowych, ponieważ one nie trafiają chociażby do trawników, do naszych jezior, do różnego rodzaju cieków wodnych. W tym przypadku, tak jak tutaj występuje sporo zbiorniczków wodnych, a trafiają do kosza, a potem sprzedajemy je i mamy z tego wymierne korzyści.